Dzień dobry. Teodor też się chciał z wami przywitać. Ała. No cześć. Siadaj. Witajcie, witajcie. Idź tam, szukaj. No to gwiazda nasza. Witajcie, witajcie. Chcielibyśmy, tak jak obiecaliśmy wam, przedstawić koszta, jakie ponieśliśmy do tej pory w naszym ogrodzie. Jest jeszcze trochę do zrobienia, ale na ten sezon letni kończymy. Myślę, że na jesień jeszcze będziemy wsadzać jakieś cebulki kwiatów, żebyśmy już na wiosnę coś tam mieli ładnego, kwitnącego w naszym ogrodzie. I na chwilę obecną możemy już podsumować, ile cebulionów trzeba było wydać, żeby ten ogród wyglądał tak, jak wygląda. To mów. Tak? Od czego trzeba było zacząć? Zaczęliśmy od przeorania naszej ziemi, pozbycia się dużej ilości kamieni, dużej ilości starej trawy, jakichś chwastów, chociaż oczywiście chwastów wszystkich się nie pozbyliśmy, ale części na pewno tak, więc musieliśmy wypożyczyć glebogryzarkę. I glebogryzarka kosztowała nas 100 zł, ale to było po znajomości. Tak. Tak, więc dostaliśmy glebogryzarkę od Łukasza. Serdecznie pozdrawiamy, tak, Łukasza i jego żonę, i jego wspaniałe dzieci. I w ogóle miejmy nadzieję, że jego budowa, którą rozpoczął, już jest ku końcowi i wszystko jest w porządku. Także od Łukasza dostaliśmy glebogryzarkę za 100. I to nam bardzo pomogło, tak, bo bardzo. Żeśmy naprawdę mnóstwo kamieni z tej ziemi, kurczę, wyrzucili, mnóstwo tych chwastów i tą ziemię żeśmy po prostu tak wstępnie przygotowali. Potem zaczęliśmy od przygotowania naszej działki do zrobienia naszego nawodnienia i tu musieliśmy się posłużyć koparką łańcuchową, żeby to wszystko w jeden dzień ogarnąć. Tak więc tutaj udało nam się wypożyczyć w Łodzi koparkę łańcuchową i doba wypożyczenia kosztowała nas 350 zł plus paliwo, które tutaj wydaliśmy. Tak. Czyli tam powiedzmy, że ta koparka wciągnęła z 5 dych paliwa, więc gdzieś około 400 zł na tą koparkę łańcuchową wtedy żeśmy wydali i ogarnęliśmy ją w jeden dzień. Sporo kasy jak za wypożyczenie na jeden dzień, aczkolwiek powiem wam szczerze, że taka maszyna naprawdę robi robotę i tyle linii, co my tutaj żeśmy mieli i zrobić nacięcia rowki, to się jak najbardziej spyla i opłaca. Bo nie ma sensu takiej koparki kupować, bo ona kosztuje w cholerę. Nie? No i wynajęcie kogoś, kto nam by zrobił ten ogród, znaczy te nawodnienie, te dziury pod nawodnienie też by kosztowało około 1000 zł, więc my poświęciliśmy po prostu swój czas i cały dzień sobie pracowaliśmy. Wykopaliśmy też pod kabel do garażu, więc bardzo nam się przydała ta koparka łańcuchowa. No, następnym etapem było oczywiście nawodnienie automatyczne naszego ogrodu, czyli linie kroplujące, 3 strefy nawadniania automatycznego, elektrozawory, to cała puszka, stacja taka poboru wody. Dobrze, bo już zapomniałam, jak to się nazywa. I to akurat dostaliśmy na współpracy. To jest jedna z dwóch rzeczy, którą mieliśmy na współpracy w tym ogrodzie. I właśnie podliczyliśmy sobie, ile by nas to kosztowało, jeżeli byśmy sami musieli kupić. I wyszło nam, że około 3,5 tysiąca przy naszym takim planie, jaki mieliśmy, trzeba by było wydać. Dobra, tak więc to już mamy, nawodnienie założone. Następnie Łukaszek sobie wymyślił, że nie będzie chciał mieć tutaj kretów, za to ci pędraki wpierdzielą cały trawnik. No i poszliśmy za tym, że włożyliśmy siatkę na krety i powiem wam szczerze, że jako sama nawet siatka, no teoretycznie nie była droga, zresztą nam zostało jeszcze tej siatki, może na OLX-a ją wystawimy. Tak, bo kupiliśmy 1000 metrów. 1000 metrów, a tu tylko 600 poszło, tak. Natomiast no mniejsze rolki nie były dostępne. No i się najbardziej opłacało ją wziąć. Tak więc za siatkę żeśmy zapłacili 700 zł. Ewentualnie jak znajdę link do niej, to wam wstawimy na dole w filmie. Dosyć w porze siatka, wiecie, no siatka jak siatka, daje radę. Jak na razie żadnych krytów tutaj nie widzę. Natomiast 700 zł to jest jedno, ale nie daliśmy rady jej założyć samemu. Może... A była próba.
Może gdybyśmy mieli, wiecie, mniej ziemi, położyli tą siatkę i później nasypali sobie tak. ziemi na nią, to było git, ale trzeba było najpierw jakieś 10 cm ziemi zebrać, rozłożyć siatkę i później ją zasypać. Tak więc tutaj musieliśmy się posiłkować koparką, gdzie pozdrawiamy chłopaków od koparki, bo świetną robotę robią zawsze na naszych tak. budowach. Więc koparka u nas pracowała praktycznie cały dzień, to było około 10 godzin. No. I za koparkę zapłaciliśmy 1050 zł, tak więc jakby już dodać te dwie rzeczy, to już mamy prawie 1800 zł na same tutaj zapobieganie przed kretami. No ale zrobiliśmy, jest gitara. I później przyszły deszcze i musieliśmy się wstrzymać z robotami. Czy no. to nie, przed koparką przyszły deszcze, tak, musieliśmy, tak. To też nas wstrzymywało. No a później przyszło to, na co długo czekaliśmy wszyscy, trawa. My mieliśmy 20 kilo trawy na nasze 660 metrów kwadratowych i wystarczyło, nawet poleciliśmy na dwa razy w jedną stronę, później w drugą i nawet starczyło nam na trzeci raz, chyba na przodzie tam tak. sypnęliśmy, nie? Trawa to była Exclusive Green Atoll, też wrzucę wam te wszystkie linki i trawa kosztowała 460 zł. Dokładnie, możecie kupić ją w sklepie supertrawnik.pl i macie 5% rabatu na hasło co dziś robimy. Także jeśli nie macie jeszcze swojej trawy, to zapraszamy. Tak. Dodatkowo jeszcze my zakupiliśmy sobie walec do naszego trawnika. Ktoś powie, że bez sensu można było wynająć, ale my żeśmy za 200 zł kupili walec. Ewentualnie w przyszłym roku dokupię do niego obręcze i będę po prostu sobie nakuwał na powietrze tą trawę. No zobaczymy. Tak czy siak 200 zł jeszcze na walec nam poszło. Następna rzecz to obrzeża plastikowe, te które tak wpisaliście w komentarze, że błędnie żeśmy pomontowali. Tak więc te obrzeża same kosztowały nas 352 zł. Co to dalej jest? Agrowłóknina pod te nasze wszystkie grządki i niegrządki i pastuj to jest 153 zł. Takie pierdoły. Dalej, zaczęliśmy już iść ostro w stronę ogrodu, więc postanowiliśmy, że musimy jakieś drzewka nasadzić. Tak więc znaleźliśmy fajną szkółkę, naprawdę niedaleko nas. Nazywa się Simon and Syn. Dennis! A, nie wiem czemu mówię Simon. No to Dennis and Syn. Także pozdrawiamy. Ela Denisu. Nam poleciła, a pozdrawiamy też Elę. I tego, Simona też pozdrawiam. Może jakiś Simon nas ogląda. Szymon. O Boże. Dobra, tak więc Dennis and Syn. No i nasze drzewka, które żeśmy tam pozakupowali, a pamiętajcie, że były to między innymi tuje, plikaty, nie, chyba już ich nie ma nigdzie chyba w Polsce do dostania. Podobno, tak. Jakieś katalpy. Klony naprzód, katalpy, jakieś buki, platany, klony. Teraz wam pokażemy wszystko, obejdziemy to, zobaczycie. To zobaczycie. No to na te wszystkie drzewa ze szkółki żeśmy wydali 5000 zł. Ktoś powie dużo, my powiemy, że jak na te drzewa, które kupiliśmy i to, że się wszystkie poprzyjmowały, to powiedzmy, że naprawdę to jest bardzo fajna szkółka, w dobrych cenach wszystko tutaj mają i ja tam serdecznie polecam, żeby każdy tam do nich pojechał i sobie tak, coś wybrał, bo naprawdę zespół rodzinny przede wszystkim, co jest najważniejsze, doradzą, no niektórzy nie lubią doradzać na przykład, wiecie, a tutaj doradzą, nakierują. I tyle. Tak więc 5 koła. Co tam dalej? Jak widzieliście, też robiliśmy ogrodzenie lamelowe z tej strony. To zaraz wam pokażemy. I z od strony sąsiada. I takie ogrodzenie kosztowało nas, oba ogrodzenia kosztowały nas 1782 zł razem z tymi wszystkimi kontrłatami, wkrętami, które były potrzebne, żeby je przymocować do siatki. Uważamy, że to jest jakby część ogrodu, no bo jednak z tej strony, od strony katalp to wygląda tak bardziej dekoracyjnie, a od tej strony tworzy też w sumie dekoracje, ale też jakby uwidacznia te tuje, no i odsłania nas przed wzrokiem sąsiada. Później uparłam się na kamień ozdobny, dalmatyńczyk.
Kupiliśmy go 6 ton, nie wykorzystaliśmy jeszcze całych 6 ton. No ale prawie, tam zostało ze 300-400 kilo zostało, ale będziemy jeszcze robić taką grządkę, przedłużenie tej, co mamy tam z przodu domu, ale to myślę, że nie wiem, może na jesień, może w przyszłym roku zobaczymy. No i 6 ton tego dalmatyńczyka razem z dowozem kosztowało nas 1800 zł. Dalej, kompost. Który też budził wiele kontrowersji, bo uważacie, że żeśmy go przywieźli stworzonego ze zużytych pampersów i folii plastikowej. Natomiast on jest jak najbardziej zdatny do tego, żeby tam nawet sałatę schodować. Także kompost nasz skosztował 100 zł. Dalej, drewno na grządki, które robiliśmy w podwyższeniu, to około 300 zł. Co tu mamy? Nasiona, warzyw, doniczki do wysiewu, to wszystko, co było potrzebne, żeby w ogóle stworzyć te grządki, to kosztowało około 220 zł. Dobra, dalej następny punkt, który mamy, czyli oświetlenie naszego ogrodu. I tu też jest sprawa poglądowa, bo my akurat dostaliśmy oświetlenie w ramach współpracy z firmy... Marks Lloyd, właśnie, wyleciało mi to z głowy. Od Marks Lloyda, pamiętajcie, że jest to szwedzka firma, także oni mają dobrej jakości produkty, aczkolwiek niestety jest to podyktowane dosyć wysoką ceną. I nasze oświetlenie ogrodu kosztowało 7300 zł. Natomiast jeśli ktoś by tutaj chciał mieć podobną rzecz, ale w jakichś zamiennikach, sądzę, że około 2-3 tysięcy w tej cenie powinien by się znaleźć. No ale my do naszego kosztorysu wrzucić to musimy, żeby to wszystko było jak najbardziej wiarygodne, żebyście mieli pogląd na to, ile pieniędzy trzeba włożyć, żeby po prostu mieć taki ogród, jaki my tutaj mniej więcej stworzyliśmy na przestrzeni tych paru miesięcy. Dobra, następnie nawóz do trawy. Nawieźliśmy trawę, nie zjarało jej, jest git, nie? I to jest nawóz Jaramila, 2 razy po 25 kg. Tak. I to jest koszt 177 zł. Ale nie wykorzystaliśmy dwóch worków, wykorzystaliśmy 3/4 jednego worka, ale myślę, że po oprysku, jak już skosimy i trochę damy jej odpocząć, to jeszcze raz sobie ją nawieziemy. Dokładnie. Nie? Dalej, oprysk na chwasty, bo wielu z Was pisało, że mamy zachwaszczony trawnik. No mamy zachwaszczony trawnik, bo tutaj nie udało nam się pousuwać wszystkich chwastów, a nie chcieliśmy też psikać tutaj jakimiś mocnymi środkami chwastobójczymi typu Roundup. Na czym skończyliśmy? Na oprysku. Tak więc zakupiliśmy oprysk na te chwasty dwuliścienne i będziemy go teraz stosować. Tak więc ten oprysk kosztował około 90 zł. To jest oprysk od Substrala. Psikniemy go i poczekamy, nie wiem ile tam się czeka, i zobaczymy, co się z tym stanie. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, nawet jak tutaj rozmawialiśmy ostatnio w szkółce, jak pojechaliśmy po nasze drzewa, tutaj ze szkółki nam też powiedzieli, że no jeśli te chwasty nawet byśmy wypryskali jakimś opryskiem, to jest prawdopodobieństwo, że one i tak by częściowo odbiły, bo tak jak niektóre mają bardzo długie korzenie, tak. I oprysk zadziała tylko częściowo, dojdzie na przykład do połowy korzenia, a ten korzeń, który jest jeszcze głębiej w ziemi, on się zachowa, no i później też wybije, więc walka z chwastami to jest jak walka z wiatrakami. Więc będziemy walczyć jak Don Quixote. Tak, jeszcze zapomnieliśmy, że do tych grządek dokupiliśmy ziemię, torf, tam gdzie są borówki i jagody, plus do tego jeszcze obornik, dlatego tak wszystko szybko, pięknie rośnie. No to wszystko wydaliśmy około 200 zł. No i chyba to wszystko. Jeżeli o czymś zapomnieliśmy, to dajcie znać, ale wydaje mi się, że to wszystko uwzględniliśmy, co było potrzebne do tego, żeby stworzyć to, co na razie mamy w naszym ogrodzie. Podsumowując... Wynik. Tak, podsumowując... Bo to każdego najbardziej interesuje. To, co my zrobiliśmy bez współprac, kosztowało nas 13 200 zł. A dodatkowo, wliczając te współprace, które mieliśmy, wyszło 24 tysiące złotych. Tak jak Łukasz mówił, można by było przyciąć troszeczkę na oświetleniu, ale myślę, że na już innych rzeczach raczej przyciąć nie. Się nie dałoby rady, więc około 20 tysięcy myślę, że trzeba mieć tak na taki start, żeby zrobić mniej więcej coś tam w tym ogrodzie, jakieś grządki, jakieś ładne drzewa, jakieś...
no, zabezpieczenie przed kretami i tak dalej. My na pewno jeszcze będziemy działać, tak jak mówiłam, mamy jeszcze sporo pomysłów, ale już nie na ten rok, bo też... Nie ma czasu. Tak, nie mamy i czasu. I trzeba odłożyć trochę cebulionów. Nie? Tak, i jeszcze musimy przemyśleć różne rzeczy, jak dokładnie to zrobić, ale kilka pomysłów już mamy. Na jesień myślę, że jeszcze będziemy Wam pokazywać właśnie jakieś tam cebulki, jak wrzucamy w grządki, żeby właśnie na wiosnę już było ładnie, bo wiosną akurat nic z naszych rzeczy nie będzie kwitnąć, to co mamy, więc... No to teraz na szybko jeszcze przejdziemy się po ogrodzie i zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Zapraszam. Tak jak mówiliśmy, zapraszamy Was na małą wycieczkę. Zróbmy to jeszcze raz. Pokażmy Wam jeszcze raz, co udało nam się wsadzić, co udało się rozwinąć. Tak więc, zaczynamy od grządki dookoła tarasu. I tutaj mamy perowską, która, jak widzicie, zobaczcie, jak ładnie zaczęła nam kwitnąć. Jaka ona jest duża, jak kupowaliśmy ją, była taka malutka. Nawet nie wiem, czy nie mniejsza. No malusieńka była. Mamy tutaj też lawendę. Też ładnie nam kwitnie. Lawenda też ze szkółki. Tak, ta lawenda jest ze szkółki, ta od mamusi to tak to średnio najeżdża. Zobaczcie, od mamusi była o wiele większa. Tak, a ta ją przerosła. A ta ją już przerosła. Tylko, że tylko ta się tak ładnie przyjęła, tamte trochę mniej. Ale nie wiem, chyba za dużo podlewałam, tak mi się wydaje. Tutaj mamy stipę. Też zobaczcie, jak się fajnie rozrosła, jakie ma fajne te kłosy. Mi się to bardzo podoba, jak ona sobie tak delikatnie na wietrze powiewa. Tutaj jest sosna, pinus. Jakieś małe sosny. Tak. Tutaj mamy goździki według Łukasza, storczyki. Jedne nam padły, ale nie wiem, czy to sroki ich tam nie wydziobały, bo no po prostu ona wyszła sobie z ziemi, tak? Nie była wkopana, tylko ona tak latała. Więc myślę, że ją mogła wydziobać. Tutaj ta perowska jeszcze ładniej zaczęła kwitnąć. Zobaczcie, tu ładne kwiatuszki. No, tutaj kolejna sosna. No tutaj mamy ciągca powtórzeniowy tego wszystkiego, co tam było. Tutaj trawy znowu są trawy, tak. Kostrzewina chyba. Tutaj jest na pewno niedźwiadek. Tu jakaś inna odmiana sosny, bardziej na pniu. Tamta jest taka przyziemia, ta jest na pniu. No i tutaj sobie ładnie rosną te nasze krzoki. Drzewa. Teraz drzewo. To jest klon. Wydaje mi się, że palmowy, ale nie jestem pewna, bo w szkółce zapomniałam się zapytać. I to był jeden z ostatnich naszych zakupów. Zobaczcie, jaki jest ładny. Bardzo nam się spodobał. On jest taki w stylu tych klonów japońskich, tak? Tak, bardzo nam się podobał. I został wkopany ile? 3-4 dni temu. No, nie zwracajcie uwagi na trawę, bo ona jest niekoszona od tygodnia. Tak, bo w poniedziałek kosiłam, dzisiaj jest niedziela, więc no, nie kosimy, żeby właśnie zrobić ten opryw. Dobra, lecimy dalej. Tutaj? Katalpiny! Katalpy. Katalpy, zobaczcie, jakie ładne mają już duże liście. No one i tak mają jeszcze małe liście, no na to jakie one będą wielkie, ale pamiętajcie, że to jest dopiero pierwszy rok, to ona musi się tutaj przyjąć, ale tak czy siak ze wszystkich liście wyszły, tak. Więc znaczy, że się przyjęły i dobrze, bo to były jedne z droższych drzew w naszym ogrodzie i taka katalpa kosztowała 220 zł. Tak, tutaj... No tak to wygląda. Jak pamiętacie, one były wsadzone bliżej płotu, ale je przesadziliśmy, gdyż jeden z widzów nam podesłał zdjęcia, jak ona wygląda już jak na przykład po 2-3 latach, no i jest dosyć szeroki, ma ten kapelusz, więc sobie rozsadziliśmy w tą stronę, ale też je troszeczkę odstawiliśmy od siebie, żeby one się tak nie nachodziły i się nie zduszały. Tutaj mamy hortensje bukietowe. I zaczynały wypuszczać kwiatki. Nie wszystkie, bo widzę, że tutaj chyba mają dłużej cień. Może po prostu będą troszeczkę później kwitły. I dodatkowo dosadziliśmy trzmieliny. Także za rok na pewno zapraszamy, żebyście zobaczyli, tak, jak to wygląda w pełnym ich grasie. No bo w tym roku to wiadomo, że to wszystko małe jest. Tak. Jeszcze tutaj Was zaproszę od razu. Tutaj mamy miskanty. Zobaczcie, one były też takie maciupeńkie i niektóre to naprawdę się mocno porozrastały. Myślę, że w przyszłym roku to już... O, widzę, że Teodor złamał. Może odbije.
On właśnie nie sika nam i nie robi kupy, ale nam czasami potrafi złamać tylko miskant, a nie, hortensję, przepraszam, połowę jeszcze złamał, bo on się potrafi uwalić całym cielskiem na roślince i sobie leży. Wygodnie mu. Tutaj mamy platany, też ładnie powypuszczały listki. Jak widzicie, no nie jest ich jakoś mega dużo, ale ostatnio byliśmy na Piotrkowskiej, tam też są powsadzane platany i też wcale dużo liści nie mają. Po prostu chyba w tym roku wszystko tak się opóźniło i te liście się wypuszczają troszeczkę później, nie wiem. No u nas jest dosyć sporo, ale nie jest jeszcze jak takiego, no nie ma tak dużo tych liści, jak się są. Z takich drzewek jeszcze tutaj was zaproszę, to mamy morwę. Okazało się, że to nie jest morwa czarna, tylko morwa biała. Lepiej, bo nie będzie nam brudzić i podobno morwa biała jest lepsza. O, pokaż te owoce, bo owoców jest dosyć sporo. No ja pokażę, jak ta morwa wygląda. Zobaczcie. Będzie trzeba drabinkę mieć do zbierania. Trzeba lubić ten smak, bo one są takie... Słodką mdłe. Mdłe, no. Ja na przykład, mi nie smakują za bardzo, ale jak Łukasz je odpimpuje, bo na pewno coś wymyśli, żeby zrobić z nich jakiś dżemik albo coś, to na pewno będą dobre. No i jak na ten pierwszy rok, to jest naprawdę ich mega, mega dużo. Mega dużo jeszcze jest ich na gałęziach, tak więc jak to drzewo będzie miało ze 3-4 lata, to słuchajcie, tutaj będzie... Gąszcz. No będzie dużo tego. No. Dobra, gdzie idziemy dalej? Sosna czarna. O, sosna czarna, jedno z moich ulubionych drzew. Jest naprawdę takie piękne, dostojne. Bardzo się cieszę, że udało nam się je wyrwać, bo podobno jest to jedno z bardziej rozchwytywanych drzewek w szkółce. Jak tylko zobaczyłam na Facebooku, że mówią, że mają już sosnę czarną, mówimy, że jedziemy, że tego samego dnia trzeba jechać i ją zabrać. Także tak się prezentuje, jest naprawdę, bardzo mi się podoba i cieszę się, że ją posadziliśmy koło tarasu, żebyśmy mogli sobie na nią patrzeć. Jest prześliczna. Pamiętajcie, Simon and Sin. Tak, no. Dennis no ja wiem. Syn. Ja jasne. Teraz zapraszam was tutaj, gdzie są nasze tuje, plikata i nasz płotek. Także to się tak fajnie prezentuje, ta zieleń na tle tego koloru teak. Powiem wam, że wydaje mi się, że one naprawdę bardzo szybko rosną, bo one nie były takie duże. Nie, ale to tu tuja, jak ma wodę i jak dobrze rośnie, to ma szybki przyrost. Ostatnio ma bardzo dużo wody, trochę przesadziłam, ale już się poprawiam. Także tutaj są nasze tuje. Naprawdę fajnie to wygląda, oświetlenie się włącza po zmierzchu, jeszcze fajnie je tak podkreśla. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już tak się jeszcze rozrosną w tą stronę. Jeszcze was zapraszam przed dom, bo tutaj sobie zrobiliśmy grządkę, którą chcemy jeszcze później w przyszłym roku prawdopodobnie przedłużyć. Gdzie? Chodź tutaj, nie chodź w błotę. I tutaj jest ta grządka, którą musimy podlewać ręcznie, no bo tutaj już nie mamy nawodnienia, ale to nie jest dla nas żaden problem. Chociaż ostatnio padało, więc mieliśmy troszeczkę luzu wieczorem. Że tu mamy trawę ozdobne. Tak. Tak wyglądają. Fajne. Tak, fajne są te czekoladowe. Chodź tu. No chodź. Zapraszam dalej. Tutaj mamy jodłę hiszpańską. Chyba tak. Tak, jodłę hiszpańską. Ona też nam się zaczęła rozrastać. Ona nie była też taka duża. Dostała tych nowych przyrostów. Egzemplarz, który nie będzie jakoś duży, bo ona chyba maksymalnie do 3 metrów dorasta, więc jeśli ktoś chce mieć jakieś drzewko przed dołem, a nie chce później go ucinać, tak, to polecamy. Właśnie takie coś. I ona nie jest kująca, ona jest taka delikatna. Mięciusia. Tak, mięciusia. Tutaj mamy klony. Kuliste, szczepione na pniu? Tak. Tak. Czyli one nie będą już wyższe, jedynie tylko pień wam się będzie pogrubiał z roku na rok i korona będzie się rozkładała dookoła i docelowo po prostu one będą jedne na drugie zachodzić, tworzyć taki jeden mega wielki kapelusz. Tak. O to nam chodziło. Tutaj mamy dereń. Trzy drzewka dereni. Także zobaczcie, w tym roku też jakieś... Ale mają bardzo dużo owoców, jakieś nie? Owoce są. Tak. Może mega dużo ich nie ma, ale są. Mamy trzy sztuki i mamy nadzieję, że... Jednego trawi choroba. Tak, no ja chyba go przelałam. Tak więc jakbyście wiedzieli, co się z nim dzieje,
piszcie w komentarzach. No pewnie grzybka dostał jakiegoś. Tak to wygląda. Tak. Tutaj też mamy tuję. Ale nie do samego końca. To tak już widzieliście, tam są te trzmielinie i hortensje. A z takich rzeczy, których jeszcze Wam nie pokazaliśmy, to są nasze grządki. To znaczy pokazywaliśmy Wam w poprzednim odcinku, ale to są grządki, czyli nasza sałata. Sałatę to trzeba będzie już ścinać. No trzeba będzie. Zobaczcie, jak wygląda. No i teraz mówcie, że nie chcecie mieć takich trumienek w domu. Ale to jest super sprawa. Świeża sałata, niepryskana. Teodor, chcesz sałaty? Wyhodowana na pampersach. Tak. Chcesz sałatki? Nie. Ty zjadł. Tak? Nie, nie zjadł. I pomidory. Pomidory. Ja je trochę wczoraj obskubałam, bo trochę mi się pozarastały i chcę im dać trochę więcej siły, żeby szły właśnie w pomidorki, tak? A nie, żeby szły w gałęzie. Więc trochę je przetrzebiłam, ale jest naprawdę sporo tych pomidorków, a szczególnie na tych mniejszych odmianach, tak. To jest ich bardzo dużo. Tutaj rukola, pietruszka, koperek tam mamy, cukinia, no to się tak rozrosła, że masakra. No i ogórki, tak? Więc będziemy szaleć, będziemy robić pewnie jakieś przetwory. Też będziemy Wam no to i z pokazywać. Tyłu jeszcze buk. Tak, buk, asplenifolia, jakoś tak. I też jest bardzo ładny, ma takie delikatne listki. I tak będzie pewnie, jak troszkę urośnie, to będzie tak ładnie szumiał nam przy tarasie. No i to chyba wszystko. Wszystko, tak. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Myślę, że w tym sezonie no już po prostu nie będziemy nic więcej robić, ale na przyszły sezon na pewno jeszcze Was nieraz zaskoczymy, bo mamy kilka pomysłów, a mamy dobre pomysły. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach.